Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Zofią Sulgostowską, część 9. Kariera naukowa archeologa epoki kamienia. Epizod 2 z 2. Ale w gruncie rzeczy przez cały czas, jak się pojawił jakiś zabytek związany ze sztuką, czasami odkrycia takie następują, to jakoś miałam szczęście, że trafiał do mnie, wobec czego też powstawały publikacje na temat znalezisk odosobnionych, które trafiają do muzeum. I ten temat drążył mnie, właśnie to zagadnienie. I nadszedł czas, że postanowiłam, już mając pewną wiedzę na temat procesów zachodzących w paleolicie, w mezolicie, jak długo te okresy trwały, czy jest kontynuacja, czy właśnie nie ma tej kontynuacji, że zmieniają się populacje. Potrzebna jest taka szersza perspektywa, żeby podjąć jakiś temat, który wyjdzie poza wąskie ramy czasowe i pozwoli porównać zasady życia społeczności paleolitycznych i mezolitycznych, mimo że są to takie same społeczności, utrzymują się ze zbieractwa, łowiectwa, ale no powiedzmy większy jest terytorializm społeczności mezolitycznych, bo zmieniły się już warunki klimatyczne, stała się fauna bardziej lokalna, już nie przemieszcza się renifer na długich dystansach. Właśnie dlatego podjęłam potem ten temat o kulturze duchowej społeczności końca paleolitu i mezolitu. Jest to trudny temat. Praca została oceniona przez komisję, jeszcze będę ją poprawiała. Dlatego jest trudny, bo jest niewiele źródeł. I co w ogóle ten termin, kultura duchowa? No dla mnie jest to na pewno rytuały grzebalne, które mówią o pozycji człowieka szczególnej. Poza tym sztuka, której nas niestety na naszych terenach jest niewiele, ale specjalnie nie odbiega od sztuki w naszym regionie, myślę o Europie środkowo-wschodniej. Oczywiście nie możemy się porównywać z Francją, z Hiszpanią, ale tylko dlatego, że tam były inne warunki klimatyczne, że od dawna te społeczności były ścieśnione na mniejszym terenie, kontaktowały się. W każdym razie jest to ciekawy temat. Też włączyłam w to barwniki. Barwniki były bardzo ważnym czynnikiem używanym w rytuałach pogrzebowych, ale również relacje ze wszechświatem. Wszechświat, czyli zasoby, umiejętność z nich korzystania z nich, jak również świadomość przestrzeni. Wiemy, że przekraczano te odległe dystanse, no i jakoś znajdowano drogę. Uważam, że część ornamentów może być notacjami terenowymi. Potem poczucie czasu. Przecież teraz czas liczymy, patrzymy na zegarek, minuty ważą, a tamten czas jest wyznaczany przez sezony, przez zmiany pór roku. Także jest to bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że ta książka niedługo wyjdzie. I ważne było to, że żeby zadokumentować ten temat, musiałam wykonać wiele fotografii. I tutaj pomocne okazały się granty, bo bez tego
byłoby to niemożliwe. Oczywiście jest wiele podręczników, znaczy kilka podręczników o polskich dokonaniach w dziedzinie sztuki, ale część z nich prawie nie dysponuje ilustracjami. Uważając, że teraz można wszystko znaleźć i nie ma co ilustrować, a ja uważam, że jednak jest to bardzo ważne, bo inaczej myślimy o tym, o proporcjach tych wytworów, o tej ornamentyce, jeżeli je zobaczymy, niż powiedzmy, jeżeli tylko musimy tego szukać. Jeszcze innym zagadnieniem, takim już na zakończenie mojej pracy w Instytucie, podjęłam się porównania sposobów życia społeczności paleolitu, mezolitu z odniesieniem do neolitu, bo przecież ciągle tkwi w nas, od czasów studiów, pojęcie rewolucji neolitycznej, prawda, że to taki ogromny postęp w życiu ludzi, że tak się polepszyło jakość życia. Natomiast moja opinia jest przeciwna. Nagle zostali przywiązani do określonego terenu, który był już, wymagał całorocznej pracy. Również to, że nie był to postęp w jakości życia, dowodzą tego badania antropologiczne społeczności początków neolitu. Pierwsi rolnicy i hodowcy wykazują znacznie więcej patologii i zmian związanych z monotonną dietą, bo dieta człowieka paleolitycznego była bogatsza, a tutaj bazowanie na uprawach powodowało, że ta jakość życia w pierwszym okresie nie była znacząco lepsza, ale była to konieczność, ponieważ zmieniało się środowisko, wzrastała populacja, wobec czego trzeba było szukać nowych dróg gospodarki. No i jest większa lokalność w tych społecznościach neolitycznych. Także wydaje mi się, że na przestrzeni swojego życia, poczynając od fascynacji materiałem, którymi fascynuję się do tej pory, bo uważam, że to jest niezastąpione źródło, zmierzamy do jakichś takich szerszych ujęć. I jeżeli zatrzymamy się na takim etapie materiałowym, to tracimy wiele możliwości. Ja uważam, że pracując w zawodzie zyskujemy tyle wiedzy i doświadczenia, że trzeba się podejmować szerszych tematów. Natomiast znam też kolegów swoich, którzy prace magisterskie pisali na tematy bardzo szerokie. I też była taka szkoła, zwolenniczką tego była pani docent Wartołowska, zadająca studentom trudne zadania, bo wychodziła ona z założenia, że wtedy jest się najbardziej twórczym, ma się nieskrępowaną wyobraźnię. No ale trzeba mieć jakieś doświadczenie, żeby wiedzieć, jak dalece stawiane hipotezy są uprawnione. Poza tym uważam, że w moim życiu archeologicznym, w tych 50 latach, nastąpił wielki przełom, bardzo korzystny. Współpracujemy dużo ściślej z naukami przyrodniczymi. Na początku było to trudne, oczywiście przed wojną były badania w Biskupinie, badania florystyczne, ale źródła były ubogie. Potem u nas nie było rozwiniętych laboratoriów. W niektórych instytucjach wiodących były takie laboratoria. Natomiast jeśli chodzi na przykład o datowanie, to daty C14 były uzyskanie, ich było bardzo trudne.
tutaj liczyły się osobiste kontakty, czy się znało kogoś i czy ten ktoś uznał, że właśnie ta data wniesie coś nowego do wiedzy no, europejskiej. Dopiero ostatnio, myślę, że ostatnie 10 lat, to jest upowszechnienie się laboratoriów i to jest, staje się dużo łatwiejsze. Poza tym nie jestem całkowicie pewna, tutaj się waham, czy komputer, wprowadzenie komputera zaowocowało dobrymi przemianami, jeśli chodzi o powstawanie tekstów. Bo zauważyłam, że młodsi koledzy już w ogóle nie piszą ręcznie, tylko wszystko już na komputerze. Ale ja jestem zwolenniczką wielokrotnego przerabiania tekstów, porównując tutaj do Czechowa, który mówi, że ważne jest, żeby było jak najkrócej, żeby starać się jak najkrócej. A ta łatwość od razu owocuje nadmierną objętością wielu prac, nadużywaniem wielu słów. Także część osób no, nie pracuje nad tekstami, zmierzając do zostawienia najważniejszych informacji. To się trochę tak rozmywa, ale oczywiście jest to ogromne ułatwienie. No powiedzmy, prawda, zbieranie literatury, szukanie jej, to są ogromne osiągnięcia. Także jestem zdania, że zaszedł znaczny postęp od początku mojej wiedzy. Oczywiście wszystko zależy od człowieka, czy potrafi to wykorzystać, czy da się uwieść tej łatwości i formie, no ale wśród młodych ludzi, których obserwuję, jest wiele cennych osób, które na pewno będą pracowały w kierunku i jestem pewna, że archeologia ma swoją przyszłość.